Poprawca opuścił swój pokój. Rozerwijcie go! Teraz zamienię się w tego mojego motyla. O Boże, nie! Co? Nic, nic. Ciągajcie go, ciągajcie, ten kombinezon wytrzyma. Wywal go, tak? Tak, dobra. Tak się robi. Nigdy się nie uwolnię. Uważajcie, bo tam jest... Nie. O nie... Nie wiem co... Czekaj, barka strzeli. Odetnij. Patryk, trzeba na tym wjechać sejczęto i wtedy wyciągnę. O tak, już prawie. O. Cholera. O nie. Zdeszczę pod rynę. Tak. Prawda? I to załatwiam pana z stumpania. Dobrze być w klasie blondyna. Co to za moc? Ścigamy się? No starku, to nie widzę. O kurczę. Dawaj, dawaj go, robisz go tam. Ale go stroluje na światłach. No też troluje. Cholera. Takim to tylko prawko zawierać, na zanieczyszczanie środowiska zieloną farbą. Ja mu biorę ręce, a ty wiążesz? Najlepiej to tak z nogami, wtedy będzie można go podnieść. No dobra, co robicie? Moim niedawnym filmem z recenzją E34 wsadziłem kij w mrowisko. Mrowisko fanów BMW E34. Pojawiło się sporo komentarzy, że hej Maciek, nie znasz się na samochodach, BMW E34 wszystko było opcją, podobnie jak w Seicento. Jednak wiem, że wszystko było opcją, wiem, że BMW E34 ma lepsze, wygodniejsze modele. W tym programie recenzujemy to, co dostajemy, recenzujemy pojazdy dostępne w usłudze aut na minuty. Oceniłem to, za co zapłaciłem. To, jaki rodzaj BMW jest w ramach usługi Panek Car Sharing. Koniec końców napisał do mnie Mikołaj, na którego Instagram serdecznie zapraszam, by zaprezentować swoje BMW E34, które jest w bardzo luksusowej wersji. To jest wersja czteroosobowa z tunelem po środku, z podgrzewaniem foteli. O, to fajne. Elektryczne są też tylne zagłówki, one po zapięciu pasa się same podnoszą, a jeżeli nikt nie siedzi z tyłu, to się opuszczają, żeby nie przeszkadzać. To co mówiłeś o schowku, no. Tu masz. Ładnie się wysuwa. Schoweczku. Mamy katalogi. Piękne. Czuć lata 80. w tych zdjęciach. Wow! O, oryginalna latarka BMW. Tak, masz ten pomad, to fajnie sobie ustawiasz. Gałkę, co ciekawe, ona świeci w ciemności. Teraz nie widać w ciągu dnia. Jeszcze mówili, że cup holder, tak? Aha. Że szkoda, że nie ma. Nie było, na wersji USA był. Czemu w wersji USA był, a w europejskiej nie ma? Niemcy się ogólnie śmiali, że Amerykanie muszą wszędzie z tymi swoimi kubeczkami z maka. A sami mieli nawet w M5 i najbardziej sportowych wersjach popielniczki. W ogóle każdy z tyłu ma swoją oddzielną, to też jest śmieszne. No i się śmiali, że Amerykanie muszą wszędzie z tymi swoimi kubeczkami, więc był oryginalnie na USA. On był tutaj wpinany, tylko że u mnie jest, nie udało mi się go dostać, więc wydrukowałem ze wzoru na drukarce 3D. No ale niestety nie da się go tu wsadzić, bo tunel jest szyty. Czy maska się otwiera tak jak w bagażnik w maluchu? Tak? To jest 3,5 litra, 12-zaworowe. Kochaj, możesz powiedzieć, jaka była największa głupota, jaką powiedziałem w mojej recenzji E34? No nie, strasznie ludzie się śmiali z tego, że miałeś koło ręki centralnie grzybek od zamykania centralnego zamka, który wystarczy wcisnąć. Aha, ja szukałem tego przycisku na środku. A szukałeś na konsoli, no to jeszcze nie te czasy. Komputer mi się podoba. Tak, przyznam się szczerze, ja nie umiem go obsługiwać, ale na przykład można ustawić kod na auto, że nie można odpalić, jak się nie wpisze pinu. Nie mówi jak Maciek! Kurde! Dobra, wracamy do domu dzisiaj. Tak, co ty powiedziałeś? Rozpocznij wynajem. O matko. Vroom.